Usuńmy na początek z tego równania ułamki. Pomnóżmy więc całe równanie przez najmniejszy wspólny mianownik. To będzie liczba 6. Tutaj mnożę przez 6, tutaj przez 6 i tutaj przez 6. Skróćmy to z tym przez 2. Tutaj mam 12, a tutaj skracam przez 3. Zostało 3 razy x dodać 2. Do kwadratu odjąć 12 to się równa x dodać 3 do kwadratu razy 2. Tą trójkę zostawiam z przed nawiasu, natomiast nawias muszę rozwiązać ze wzoru skróconego mnożenia, to jest wzór A dodać b kwadrat to się równa a kwadrat dodać 2ab dodać b kwadrat. Ten wzór zastosujemy też tutaj, w tych dwóch miejscach, No więc. W pierwszym nawiasie otrzymamy x kwadrat dodać 2 razy x razy 2 to 4x, dodać 2 do kwadratu to 4. W drugim nawiasie otrzymamy. Tutaj musi być jeszcze nawias otworzony, bo za chwilę będziemy mnożyli wyrazy z tego nawiasu przez dwójkę. no więc mamy x kwadrat dodać 2 razy x razy 3 6x dodać 3 kwadrat. No i teraz ten nawias mnożymy przez 3. To są wyniki tych mnożeń. I ten nawias mnożymy przez 2. To są wyniki. Następnie zauważam, że 12 redukują się do zera. Jeśli odejmę 12x obustronnie, no to 12x zniknie. 2x kwadrat przenoszę na lewą stronę, otrzymuję po prostu x kwadrat Natomiast po prawej stronie zostanie 18. No i teraz muszę spierwiastkować obustronnie. Tutaj pojawi się wartość bezwzględna. A tutaj mamy pierwiastek kwadratowy z 18. Pierwiastek kwadratowy z 18 można jeszcze zapisać jako pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 2. I stąd mamy wartość bezwzględną. Równa się 3 pierwiastek kwadratowy z 2. Następnie opuszczam wartość bezwzględną i otrzymuję dwa przypadki rozwiązań. To jest pierwszy, a tutaj drugi przypadek.